Cześć, witajcie. Jak już wiecie, mieszkam na Islandii długo, bo ponad 20 lat. Niejedno widziałam. Kryzys też już przeżyłam. Większość z Was też przeżyło kryzys, którzy mnie oglądacie, a część z Was dopiero się chce tu wybierać i tak naprawdę nie ma o niczym pojęcia. Lub osoby, które są bardzo krótko, też nie mają jakiejś takiej wiedzy na temat, jak to wszystko wygląda na Islandii. I dziś, w związku z tym, chcę nawiązać do filmiku ostatniego, czy będzie kryzys na Islandii, i chcę opowiedzieć właśnie to, co wyszukałam dla Was w internecie. Więc wyszukałam w internecie ciekawe rzeczy. I tak na przykład strona internetowa dla Polaków tutaj, która jest Iceland News. Możecie wejść sobie na icelandnews.is i tam są różne ciekawe artykuły, jeżeli się pojawią. Ale jeden z nich jest z dnia 2 października 2018 roku i właśnie nawiązuje do bankructwa linii lotniczych Premiera Air. Także tutaj może Wam kawałek przeczytam. Linie lotnicze Premiera Air i Prime Air Skandynawia, będące częścią spółki Primera, przepraszam, Travel Group, chcą ogłosić bankructwo. Obie firmy złożą wniosek o zawieszenie wszelkich płatności. Wszyscy pracownicy przewoźników zostali zwolnieni. Według źródeł portalu dowiedzieli się o tym z przesłanej do wiadomości e-mail. Tutaj też jest właśnie napisane, że list właśnie jest do współpracowników. Treść tego e-maila jest właśnie, który został przesłany, że z wielkim żalem pisze do Was w tym smutnym dniu. Właśnie otrzymaliśmy informację, że zarówno Primera Air Nordic, jak i Primera Air Skandynawia dnia 2 października 2018 roku złożą wniosek o otwarcie postępowania upadłościowego. Obecnie loty odbywają się zgodnie z planem, a oddziały OCC, Crewing i Travel pracują nad zorganizowaniem powrotu do domu członków załóg, które znajdują się w różnych portach lotniczych. I tu jest cały właśnie list napisany. Koniec tego listu jest: dziękuję wszystkim za spędzone wspólnie lata, trzymajcie się ciepło. Ja oczywiście pomyliłam się, czytałem to z Primera, nie Premiera, ale to mi może wybaczycie. Drugą ciekawą informacją, którą znalazłam, jest to informacja na kilku stronach, ta sama informacja jest. Ta jest na gazeta.pl, ale mi się otwiera pod msn.com.pl. I to jest właśnie informacja o Wow Air. I to jest tak: nigdy nie będę w stanie wybaczyć sobie, że nie zacząłem działać wcześniej, powiedział cytowany przez Bloomberga Skúli Mogensen, założyciel i właściciel Wow, po tym jak jego linie zbankrutowały. Powód kłopotów Wow był taki jak zwykle w przypadkach tanich przewoźników lotniczych. Wzrosła konkurencja, zdrożała ropa i paliwo lotnicze. W takim otoczeniu coraz trudniej było walczyć o rentowność biznesu. Morgensen szukał koła ratunkowego u innych przewoźników oraz funduszu inwestycyjnego. Nie udało się i Wow zbankrutowały, zostawiając setki wściekłych pasażerów oraz grożąc gospodarce kraju. Wielkie bankructwo w małym kraju. Islandia to mały kraj, ma około 350 tysięcy obywateli, mniej więcej tyle co Lublin. To też maleńka gospodarka, która w ostatnich latach po kryzysie finansowym postawiła na turystów. Teraz turystyka może poniekąd Islandię zatopić. Szczególnie po tym, jak zbankrutowały tanie linie lotnicze Wow, które wcześniej korzystały z boomu. Gospodarka wyspy może okazać się po prostu zbyt mała, by udźwignąć problem. O realności tego ryzyka może świadczyć osłabienie waluty korony islandzkiej oraz gorączkowe narady rządu. I otóż tak było, właśnie oni się naradzali i zdecydowali, że nie pomogą im. O tym, że Wow mogą spowodować kłopoty dla gospodarki, wiedziano już przynajmniej kilka miesięcy temu. Jesienią 2018 roku pojawił się raport rządowej grupy ekspertów. Według zawartych w nim szacunków, upadek Wow Air mógłby spowodować recesję, skurczenie się PKB Islandii o 3% i osłabienie korony o 13%. Według doniesień grup Marka Durin,
która przygotowuje cotygodniowe raporty biznesowe. Rządowi eksperci mieli też wyliczyć, że eksport, źle napisane, spadnie o 10% i około 1400 osób straci pracę, a to tylko efekty bezpośrednie. I słuchajcie, tutaj jest właśnie dalej ten artykuł, możecie sobie go zobaczyć, on zawiera, on jest na chyba kilka stron nawet. Tak, on jest na kilka stron, on jest dość długi, także to jest na stronie gazeta.pl, ale tak jak mówię, mi otwiera się na msn.com.pl, żeby było śmiesznie, kromeczka. A ja jeszcze przygotowałam właśnie tutaj taki, sobie napisałam, że na stronie cinkciarz.pl również był artykuł. I to jest właśnie bankructwo linii lotniczych WOW Air. 3% recesja, drastyczny spadek przychodów z turystyki, olbrzymi wzrost bezrobocia po tym, jak WOW Air zakończył działalność. Czy to czeka Islandię? Tak napisał Marcin Lipka, główny analityk z cinkciarz.pl. Bankructwo linii lotniczej staje się wyzwaniem dla całego kraju. W przypadku Islandii mamy do czynienia właśnie z tym. Czy koniec lotów popchnie Islandię w recesję i nastąpi kolejny kryzys? Czy znowu zacznie się kryzys światowy zapoczątkowany na naszej wyspie? To ja już się pytam. W 2010 roku Islandię odwiedziło około 500 tysięcy turystów. 500 tysięcy turystów rocznie. Ja pamiętam, że w wiadomościach właśnie przed rokiem 2010 oni bardzo przeżywali, że będzie 500 tysięcy turystów. Jak ja przyjechałam na Islandię, nie wiem, może 200 turystów, tysięcy turystów odwiedzało Islandię, może 150 tysięcy to było. Później zaczęło to troszeczkę rosnąć, gdzie po kryzysie w Islandii w 2008 roku, kiedy korona islandzka straciła bardzo na wartości, to po prostu tu się zaczęło robić młyn turystyczny, zaczął się ten boom cały wówczas. Zaczęto budować hotele, zaczęły się firmy samochodowe, autobusowe rozrastać, właśnie firmy lotnicze i wow, kiedyś wow to był dawny Iceland Express, oni to przejęli i właśnie zaraz do tego wrócimy. To był bardzo dobry wynik, porównując poprzednie lata, gdzie odwiedzających było znacznie mniej. Po siedmiu latach liczba turystów zwiększyła się prawie pięciokrotnie. Były nawet spekulacje, że o 2,5 miliona do 3 milionów turystów odwiedzi ten kraj. I były takie spekulacje, tak, tak, były. WOW Air rozpoczął działalność w 2012 roku, przejmując Iceland Express. Wtedy przewozili około 100 tysięcy pasażerów rocznie. Jak wynika z raportu firmy dla inwestorów, z 2018 roku mieli przewieźć już 3,6 miliona turystów, pasażerów, przepraszam, sporo pasażerów tranzytowych do Ameryki z Europy. Bo tak się okazało, że opłacało się lecieć z Europy przez Islandię, posiedzieć tu parę godzin, poczekać na tranzyt i do Ameryki. Były wspaniałe połączenia. WOW odpowiadał za 37% ruchu lotniczego na lotnisku w Keflaviku. Słuchajcie, 37% to jest strasznie dużo. Mimo takiego sukcesu firma borykała się z problemami finansowymi od połowy 2018 roku. Ceny biletów spadły o 25%, a ropa podrożała o 50%. To przyczyniło się do problemów finansowych firmy. WOW Air miał połączyć się z innymi liniami lotniczymi, ale do tego nie doszło. Ciekawe, czemu nie doszło, prawda? Jesienią ubiegłego roku, według doniesień lokalnych mediów, Ministerstwo Finansów oraz Bank Centralny przeprowadzili symulację, że upadek WOW Air mógłby spowodować znaczne turbulencje gospodarcze. Lokalny tygodnik gospodarczy Marka Durin informował, że według analizy ekspertów zakończenie działalności linii lotniczej spowodowałoby recesję w przedziale 2-3% i 13% osłabienia się korony islandzkiej w 2019 roku oraz poważny wzrost bezrobocia. Raport ten nie został opublikowany. Też ciekawe dlaczego. Prezes Banku Centralnego odniósł się do upadku podczas corocznego wystąpienia. Mark Gudmundsson 28 marca wspomniał o jesiennej analizie dotyczącej scenariuszy dla Islandii po upadku WOW Air, ale zwracał uwagę, że bazowała ona na informacjach z 2017 roku. W minionych miesiącach liczba przelotów taniego przewoźnika była o połowę mniejsza od szacunków, stąd i wpływ powinien być także mniejszy. Dopiero jak zaakceptował szef centralnego, przepraszam, dopiero jak zaakcentował szef banku centralnego nałożenie się na bankructwo WOW Air chaotycznego Brexitu oraz zbyt wysokich żądań płacowych pracowników,
przełożyło się by na ryzyko wystąpienia przejściowej recesji. Więc ja mam pytanie, że zbyt wysokich żądań płacowych pracowników. Co to znaczy zbyt wysokich? Dzisiaj niestety bardzo małe płace są na Islandii i właśnie o to się wszyscy tutaj bili. Związki zawodowe walczyły, w końcu coś wywalczyły. 22 związki podpisały w końcu umowę zbiorową, która może nie jest tak korzystna, jak oni by chcieli, aczkolwiek jest korzystniejsza to, co oferowano im wcześniej. Mogę Wam jeszcze powiedzieć, że no więc właśnie, że nie widać, co się dzieje tak naprawdę i że do końca nie wiadomo, co ciężko przewidzieć, co będzie się działo i jakie będzie bezrobocie na Islandii, ponieważ ci ludzie muszą gdzieś znaleźć pracę, czyli na przykład pielęgniarki wrócą do szpitali w końcu, ponieważ w szpitalach w tej chwili zabrakło pielęgniarek, bo w ostatnim czasie pielęgniarki pracowały w liniach lotniczych jako stewardesy. A z kolei ci wszyscy, którzy sprzątali samoloty, czy przy obsłudze byli innej klienta, też gdzieś muszą pójść. I ja się tak zastanawiam, czy fabryki rybne ożyją na Islandii, czy biznes rybny też ożyje na Islandii, ale to już w ogóle jest wymarły temat, tak samo turystyka przychodzi do lamusa. W tej chwili będą geotermalne energetyczne źródła odnawialne uruchamiane i po prostu to będzie najprawdopodobniej na następne 10 lat, zanim będzie następny kryzys, miejsce pracy dla tysięcy ludzi. Islandia właśnie takie ma upadki i wzloty. Średnio co 10 lat na Islandii jest kryzys, także widzicie, jest 10 lat od minęło i czego tu się spodziewać? No właśnie, czego się spodziewać? Słuchajcie, to byłoby na tyle na dziś odnośnie tych Wow Air i odnośnie tego właśnie bankructwa. Mam nadzieję, że to było pomocne, że jeżeli macie w ogóle jakieś pytania, piszcie proszę w komentarzach. Mój e-mail 66stopni.is@gmail.com, tam również zapraszam. Subskrybujcie kanał i klikajcie dzwoneczek. Trzymajcie się, cześć!